Szanowni Państwo, nazywam się Przemysław Wiszewski, jestem rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także członkiem KRASP, członkiem Komisji Nauki KRASP i mam tą przyjemność, że będę prowadził nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko, że spotkanie poświęcone jest otwartemu dostępowi, czy też otwartej nauce, zarówno standardom, jak i dobrym praktykom, szalenie ważna dzisiaj, nie tylko w kontekście obecnej dyskusji o szczepionkach, która jest i przeminie, ale generalnie upowszechniania nauki i wartości, jaką jest nauka dla funkcjonowania współczesnej i cywilizacji, i kultury. Seminarium jest organizowane oczywiście przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Uniwersytet Łódzki. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa, wszystkich uczestników oczywiście przede wszystkim, no bo też Państwo są dla nas najważniejsi, ale nie mniej zaproszeni goście, osoby, które będą tutaj z nami cały czas, moderatorów poszczególnych części, no i przede wszystkim organizatorów, panią rektor Rządzińską, cały zespół techniczny, który czuwa tutaj razem z nami, żeby ten przekaz odbywał się w dobrej jakości, w należytej kolejności. Wszyscy otrzymaliśmy dobre wsparcie ze strony tego zespołu i jestem przekonany, że dzięki temu to spotkanie bardzo sprawnie będzie przebiegało. Króciutko tylko o samym programie naszego spotkania. Na pewno Państwo otrzymali, znają go, jeszcze tylko przypomnę, ale też w trakcie będziemy cały czas poszczególne informacje przywoływać. Całe spotkanie składa się z dwóch części. Rozpoczynamy dwoma wykładami profesora Johanna Ruryka i pana Kostasa Glinosa, a następnie po krótkiej przerwie będą miały miejsce dwa panele dyskusyjne. Jeden poświęcony samej polityce otwartej nauki, a drugi wdrażaniu tych polityk, no, oczywiście zarówno w naszym kraju, jak i szerzej w całej przestrzeni europejskiej. Całość naszego spotkania jest transmitowana na kanale YouTube KRASP-u i z otrzymanych zapewnień wiem, że będzie też dostępna już po zakończeniu jako nagranie. Może tyle tego krótkiego wstępu, a teraz można powiedzieć, że chciałbym przekazać głos panu profesorowi Arkadiuszowi Mężykowi, przewodniczącemu KRASP-u i rektorowi oczywiście Politechniki Śląskiej. Niestety pan profesor nie może być z nami, no jak to powiedzieć, synchronicznie w tej formie cyfrowej, natomiast przygotował odpowiedni przekaz wideo i serdecznie zapraszam do jego wysłuchania. Witam wszystkich Państwa, uczestników i słuchaczy seminarium poświęconego otwartemu dostępowi do nauki pod tytułem Otwarta nauka, standardy i dobre praktyki, które zostało zorganizowane z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Szczególnie ciepło chciałbym powitać wiceministra edukacji i nauki Wojciecha Murcka. Dziękujemy, że pan minister zgodził się otworzyć nasze seminarium, którego tematyka jest bliska całemu środowisku naukowemu w Polsce. Podczas dzisiejszego seminarium pragniemy poruszyć kwestię standardów rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartego dostępu do wyników badań naukowych oraz integracji środowiska rzeczników lub pełnomocników do spraw otwartej nauki powoływanych w uczelniach. Liczymy, że dzięki tej inicjatywie wraz z uczelniami zrzeszonymi w KRASP i innymi instytucjami uda nam się stworzyć wspólne standardy oraz przenieść dobre międzynarodowe rozwiązania na nasz grunt. Zachęcam Państwa gorąco do dyskusji, wymiany argumentów i dzielenia się pomysłami. Jestem pewien, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu środowiska naukowego i akademickiego w pracę nad polityką otwartości uda nam się opracować przejrzyste reguły korzystania z wyników badań naukowych. Bardzo serdecznie dziękujemy panu przewodniczącemu. Rzeczywiście opracowanie tych standardów i jednolite wdrożenie w Polsce to jest rzecz bardzo pilna, zresztą wszyscy się z tym borykamy i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, które będzie służyć integracji i dyskusji przede wszystkim, pomoże nam sprawniej ten proces w krótkim czasie przeprowadzić. A teraz bardzo prosiłbym o zabranie głosu
panią rektorkę Uniwersytetu Łódzkiego, a jednocześnie przewodniczącą Komisji Nauki, panią profesor Elżbietę Rządzińską. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dołączam się oczywiście do wszystkich powitań, które tutaj już zostały państwu przekazane. Jest mi bardzo miło móc współorganizować to wydarzenie, wydarzenie poświęcone bardzo ważnemu zagadnieniu, podstawowemu zagadnieniu na uczelniach, czyli nauce. Teraz otwartej nauce. Już wiemy, że seminarium organizuje KRASP, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przy współorganizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo się z tego cieszę, ale chciałabym dodać, że to dwie komisje są inicjatorami tego wydarzenia. Oprócz Komisji do Spraw Nauki KRASP-u również Komisja do Spraw Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej kierowana przez pana rektora Romana Cieślaka. No cóż, bardzo liczę na to, że to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza wymiana myśli, doświadczeń, praktyk tak naprawdę pozwoli nam lepiej zrozumieć sam niełatwy zapewne proces otwierania nauki dla nauki i dla społeczeństwa. Podzielimy się tymi praktykami w tym bardzo złożonym obszarze. Nie przedłużając, dziękuję państwu, dziękuję, że zechcieliście państwo znaleźć ten czas dzisiaj i zapraszam do wysłuchania seminarium. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani rektor zwróciła nam uwagę bardzo trafnie na to, że otwarta nauka to nie jest tylko zakres zainteresowań badaczy, a więc nauki, ale to także otoczenie społeczne, bo faktycznie jeśli myślimy o otwartej nauce, to przecież nie tylko o tym, że sami chcemy jako koleżanki i koledzy korzystać z dorobku naszych koleżanek i kolegów z innych krajów czy z innych ośrodków, ale też, że chcemy coś zaproponować społeczeństwu i to temu najbliższemu wokół nas, ale też i temu w skali całego świata. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na dwóch współorganizatorów naszego spotkania. Szanowni Państwo, teraz chciałbym bardzo serdecznie powitać pana ministra Wojciecha Murdzka, bardzo zasłużonego dla wspierania funkcjonowania uniwersytetów polskich. Bardzo się cieszę, że pan minister może być z nami. No i chciałbym oddać głos panu ministrowi. Panie ministrze. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i też gratuluję wyboru tematyki, ponieważ należy ona do tych, które się stają pilne, czy bardzo pilne, biorąc pod uwagę otoczenie, w którym przychodzi nam funkcjonować, stawiane wysokie wymagania dla nauki przez właśnie choćby tą konfrontację ze zjawiskami, z którymi cały świat dzisiaj się boryka. Myślę tutaj o pandemii. Ale to no, tak działa trochę jako pewnego rodzaju katalizator, bo przekonanie, że ta tematyka, pytania, dochodzenie do dobrych właśnie rozwiązań jest niezwykle ważne. Myślę, że tutaj są takie trochę też naczynia powiązane, bo mamy nieustające i gorące dyskusje o dostępie do czasopism, o kwestiach wydawniczych, o bardzo wysokich kosztach dostępu poprzez tak zwaną wirtualną bibliotekę, gdzie no, ponosimy koszty w skali roku 200 kilkudziesięciu milionów, co zawsze szokuje, jak przekazuję tą informację. A jeszcze bardziej drażliwy jest obszar samych danych, bo oczywiście czy naukowcy pojedynczy, czy zespoły naukowe, poświęcając dziesiątki, setki godzin intensywnej, ciężkiej pracy, wymyślając metodologię, no dochodzą do jakichś rezultatów, wyników, z których później wyciągają wnioski,
budują teorie, szukają dobrych rozwiązań, również tych rozwiązań, które przekładamy na życie codzienne, które później wpływają na jakość naszego życia i rozwój cywilizacyjny. No a tutaj ktoś stawia tezę, że proszę Państwa, podzielcie się tym dorobkiem z innymi. No i tak krótkowzrocznie nie jest to łatwy moment, żeby tak zrobić, ale z drugiej strony doświadczenia właśnie takiego dostępu otwartego i możliwości korzystania z tego, z tej pracy, którą już ktoś wykonał i pójścia krok dalej, może z innymi wnioskami, może w innym sektorze, może patrząc na interdyscyplinarność właśnie badań, to okazuje się, że szukanie mechanizmów, żeby korzystać z dorobku, a nie powtarzać, tylko iść dalej, no to ma niesamowite walory. I tu jest jakaś taka sprzeczność i musimy szukać tych dobrych rozwiązań, a jest to wyzwanie oczywiście w świecie globalnym, przy pracach wielu zespołów międzynarodowych, przy kontaktach międzynarodowych, uczelni, instytutów, no niezwykle ważne zagadnienie. Oceniłem, że to staje się tak pilnym tematem, że przyspieszyłem pewne prace, które powinniśmy zrobić jako ministerstwo, oczywiście w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, a mianowicie stworzenie polityki otwartych danych. Powinien powstać taki dokument, rodzaj pewnej wizji, strategii, właśnie zwany polityką. No i na powstanie tego dokumentu mamy tak spokojnie według wymogów takich formalnych jeszcze 2 lata, czyli można było myśleć o powołaniu za rok, za 1,5 tego zespołu intensywnej pracy i zmieszczeniu się w terminie. Natomiast uznając ważność tych zagadnień, ten zespół już powołujemy i on praktycznie być może, że w kolejnym tygodniu zmieścimy się z wystartowaniem prac tego zespołu. No i ta dyskusja się na dobre powinna rozpocząć i stąd dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze seminaria, to co będzie przedmiotem dyskusji, no będzie takim pięknym prezentem startowym do prac tego zespołu. Oczywiście ja zakładam, że zespół będzie reprezentatywny dla różnych środowisk, a później kolejne etapy pracy tego zespołu będziemy czynić przedmiotem naszej wspólnej pracy, wspólnej troski, także że ten temat powinien żyć po to, żeby rozwiązania były jak najlepsze. No i ponieważ to też jest widziane zagadnienie z poziomu struktur Unii Europejskiej, no to ważne jest, żeby te prace, które gdzieś tam od już jakiegoś czasu się toczą, żeby one nabrały właśnie takiego przyspieszenia, nabrały rumieńców. I tutaj możemy zupełnie być pewni, że możemy wprost wpływać i na czas powstawania tych rozwiązań, na ich jakość i śmiało proponować rozwiązania, które będą wykorzystywane już przez kraje europejskie. Jeszcze taka jedna ilustracja, że szukając rozwiązań dla optymalizacji funkcjonowania czy naszego korzystania, udziału z wirtualnej biblioteki naukowej, mając okazję do rozmowy z moim odpowiednikiem w tamtym roku, jeśli chodzi o Litwę, no to widać, że od razu oczy się ministrowi na Litwie zaświeciły, jak zacząłem opowiadać, że tak postrzegamy ten temat jako bardzo ważny, bardzo pilny i że szukamy sojuszników, którzy będą dobre rozwiązania wspierać właśnie na tej płaszczyźnie aktywności europejskiej. I okazało się, że minister
Tydzień później już rozmawiał z premierem i premier potwierdził, że są bardzo zainteresowani współpracą w tym temacie. To tak podaję jako pewną ilustrację ważności tematu i takiej żywej reakcji i sądzę, że z taką reakcją będziemy się spotykać w wielu krajach i pozyskiwać dla dobrych rozwiązań sojuszników. Także życzę, żeby dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne, żeby też zarysowywać pewne przestrzenie aktywności. Na pewno materiały, mam nadzieję, że dotrą do nas, do ministerstwa z dzisiejszego spotkania. Będziemy wykorzystywać, tak jak mówię, startując z tematem, ale też deklarując taki permanentny dialog z państwem, żebyśmy szukali jak najlepszych rozwiązań. Także dobrego, owocnego spotkania i też jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za trafność wyboru niezwykle ważnego tematu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sama wypowiedź pana ministra w zasadzie mogłaby otworzyć długą dyskusję, bardzo ciekawą, na temat funkcjonowania otwartości w Akademii w wymiarze światowym. Otwartość przepływu informacji jest jak tlen dla nauki. Sami też wiemy, że im więcej możemy korzystać, ale to też jest bardzo ważne, im więcej my sami korzystamy z otwartej nauki, tym więcej możemy zaoferować. Bardzo się cieszę, że prace nad wirtualną biblioteką zmierzają mimo wszystko do jej utrzymania. Bardzo mocno trzymam za to kciuki, bo byłoby nam bardzo smutno, gdyby się to nie udało. Tym bardziej liczę na to, że uda się wynegocjować lepsze warunki dla całej wspólnoty europejskiej, może dzięki inicjatywie Polski. Bardzo by mnie to ucieszyło, także jako rektora, który też dofinansowuje różne bazy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za takie dalekosiężne spojrzenie przede wszystkim na ten problem. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w tej chwili będziemy już przechodzić do tej zasadniczej części naszego spotkania. Zapraszam państwa na pierwszy wykład.